ta pani poseł napisała, słychać wycie? Znakomicie. Pani Lichocka, to ta pani od palca też. Ta pani od palca. Więc my dokładnie, według zasady słychać wycie, znakomicie. Powinniśmy robić swoje, a oni niech wyją. A oni niech wyją naprawdę, bo karawana będzie jechała dalej, coraz dalej, a oni będą coraz głośniej wyli. I tylko tyle i aż tyle. To jest także chwianie państwem polskim. A czymże jak nie chwianiem państwem polskim, pani redaktor, było zapraszanie tu sojuszników Putina? Dobrobyt i bezpieczeństwo, które z dobrobytu płynie, buduje się przez pracę. I to będzie rząd Donalda Tuska, będzie rządem stawiania na polską pracę również. Państwa gościem wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam my państwa i witam panią. Myśleliśmy się, że dzisiaj będziemy działać na zasadzie kontrastu, nie Black tylko ze względu tak, na ubiór. Dobrze, panie marszałku, ale zacznijmy od spraw już takich że będziemy się kłócić, pani redaktor jak sugeruje, zwykle. Jak zwykle. Tak. Bardzo mnie to martwi, bo świąteczny nastrój powinien nam się udzielić. To stąpmy słowo kłócić. Spierać. O, tak już jest. Pierwsza zgodność za nami. Tak panie jest. Marszałku. 1 300 000 zł to są zarobki Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, za czas, kiedy no, mieliśmy niemal 20% inflację. Co powinno się w związku z pana z tym wydarzyć? Bo niektórzy twierdzą, że nie wydarzy się nic, ponieważ nie jest to kwestia niezgodna z prawem. Znaczy ja uważam, że powinniśmy po prostu wydać monetę z podobizną pana Adama Glapińskiego. I to jest, jak sądzę, takie dobre podsumowanie, bo myślę, że 17 pensji, które sobie wypłacił ekstra za rekordową inflację w Polsce, to trochę mało. To jednak jest na tyle duża zasługa, że oprócz tego powinna być wybita moneta z jego podobizną. I wydaje mi się, taki że to numizmat. Taki numizmat. I kto by chciał go kupić, panie Ja mam wrażenie, że ja bym był za tym, żeby tymi monetami wybitymi z podobizną Adama Glapińskiego wypłacać pensje politykom Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład poselskie diety im wypłacać tą monetą i te pieniądze, co oni sobie jeszcze wypłacają w najrozmaitszych komisjach, jak oni nie uznają, rozumie pani, że oni sobie budują państwo alternatywne. Nie uznają rozwiązania Komisji Smoleńskiej, jacyś prokuratorzy nie uznają decyzji ministra sprawiedliwości, to może oni sobie tworzą alternatywną rzeczywistość, w której, proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, najważniejszym wydarzeniem Komitetu Politycznego partii, która jeszcze do niedawna rządziła w Polsce, najważniejszym wydarzeniem Komitetu Politycznego tej partii w ostatnim tygodniu, kiedy oddali władzę, było zjednoczenie z partią Republikanie. To jest, proszę państwa, ale nie, to Jarosław Kaczyński. To Jarosław Kaczyński to powiedział, więc wydaje mi się, że jeżeli najważniejsze wydarzenie... Ale też wobec likwidacji podkomisji smoleńskiej. Jeżeli dwa wydarzenia były. I podsumowaniem tego, co tam się dzieje, jest to, proszę państwa, że ja usłyszałem, ponieważ ja się wychowałem, urodziłem i wychowałem w Warszawie, lat 80. Znaczy urodziłem się w latach 70., a wychowałem się w latach 80. siłą rzeczy. Jak ja usłyszałem, że Antoni Macierewicz na ulicy Kolskiej w Warszawie coś tam twierdzi, to pomyślałem sobie, bo jak w mojej młodości ktoś z nas, młodych warszawiaków, trafiał na Kolską, to oznaczało, że po prostu mocno dał w szyję i No bo tam jest Izba Wytrzeźwień. Tam jest Izba Wytrzeźwień, nazwijmy rzeczy czynna całą dobę, proszę państwa. Nawet przed chwilą to sprawdziłem, nie w sensie fizycznym, bo ja od paru już lat nie piję, w związku z czym nie grozi mi bycie na Kolskiej, ale ta izba działa i czynna jest całą dobę. Więc jak ja usłyszałem, że Antoni Macierewicz twierdzi na ulicy Kolskiej, że coś tam, to pomyślałem, że po prostu z rozpaczy no, chłopcy dali w szyję i tak się skończyło. Nie wszelako okazało się, że na Kolskiej mieści się ta komisja, co uważam było ze strony pana ministra Błaszczaka takim ciekawym gestem, że on właśnie tam umieścił, na Kolskiej ulicy, która dla każdego, no Błaszczak jest z Legionowa, więc też wie, co jest na Kolskiej. To dla każdego się jednoznacznie no dobrze, panie marszałku, kojarzy. Odkładając na bok dość zrozumiałą ironię, zapytam pana o te alternatywne państwo, to alternatywne no i państwo. Tam będziemy powiedział pan, im płacić że PiS buduje sobie alternatywne monetą państwo. Glapińskim. Okay. Złotym to jest poważna Glapińskim. Sprawa, panie marszałku. Ale nie, no to jest oczywiście, ja sobie to żartuję. To jest naprawdę poważna sprawa i pytanie, do czego nas może doprowadzić, dlatego, że faktycznie wszystko wskazuje na to, że
Prawo i Sprawiedliwość, że środowisko Zjednoczonej Prawicy nie przyjmuje wszystkiego, co dzieje się w tej nowej rzeczywistości. Podaje w wątpliwość każdą decyzję. Już do prokuratury wysyła ministra obrony narodowej, który rzekomo nie miał prawa rozwiązywać podkomisji smoleńskiej. I to będzie narastać, to będzie trwać. I do czego nas to doprowadzi? Właśnie, pani redaktor. Sukcesy Prawa i Sprawiedliwości, te polityczne sukcesy, które doprowadziły ich do kilku zwycięstw wyborczych i możliwości dewastowania Rzeczpospolitej, te sukcesy brały się stąd, że wszyscy grali w grę, w tym Michał Kamiński, wszyscy dookoła wgrali grę, którą sobie wymyślał Jarosław Kaczyński. On grał w jakiś bębenek, że tak powiem, bębnił, a wszyscy tańczyli, nawet nienawidząc go, wszyscy tańczyli w jego rytm. I teraz to, co robi premier Tusk, to, co robi premier Kosiniak, to są, proszę państwa, rewolucyjne zmiany w tym sensie, że my przestaliśmy jako ekipa grać w scenariuszach Jarosława Kaczyńskiego. My robimy swoje. I niech oni, zacytujemy klasyka, a raczej klasyczkę, która w czasie największych niegodziwości, które tworzyło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy lały się ludzkie łzy i wydarzały się dramatyczne tragedie, ta pani poseł napisała: słychać wycie? Znakomicie. Pani Lichocka, to ta pani od palca też. Ta pani od palca. Więc my dokładnie, według zasady słychać wycie, znakomicie. Powinniśmy robić swoje, a oni niech wyją. A oni niech wyją naprawdę, bo karawana będzie jechała dalej, coraz dalej, a oni będą coraz głośniej wyli. I tylko tyle i aż tyle. No dobrze, ale nie będzie to, panie marszałku, pana zdaniem budowanie tego państwa alternatywnego w jakiś sposób chwiać tym państwem właściwie. Czy cóż innego robi Jarosław Kaczyński od bardzo wielu lat? Tak naprawdę można powiedzieć od katastrofy smoleńskiej. Cóż innego robi, jak nie chwieje naszym państwem? Czym się, jak nie chwianiem państwa polskiego, było dopuszczenie tego całego, tej całej watachy grabieżczej do rządzenia? Przecież Jarosław Kaczyński zdawał sobie sprawę, kim jest Beata Szydło, kim jest Antoni Macierewicz, kim jest prezydent Duda, czyniąc ich tymi wszystkimi, kim jest pan Kuchciński, jak go robił marszałkiem Senatu, Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Przecież on wiedział, kogo stawia na te stanowiska. On wiedział, tak jak dzisiaj wie, z kim się jednoczy, wpuszczając Mejzę do Prawa i Sprawiedliwości. W związku z czym to jest także chwianie państwem polskim. A czymże, jak nie chwianiem państwem polskim, pani redaktor, było zapraszanie tu sojuszników Putina i było budowanie z ludźmi, którzy jawnie, biorąc pieniądze od Putina, rozwalają Unię Europejską. Czymże było, jak nie chwianiem państwa polskiego? Panie marszałku, ale pytając o konsekwencje, ja zastanawiam się nad tym, jak to będzie wpływało na pracę nowego rządu, rządu Tuska. Bo jakoś będzie musiało, na pewno będzie. To pytanie, jak daleko? Ja mam nadzieję, i Donald Tusk jest człowiekiem, który do tego się nadaje idealnie, będzie robił swoje, nie zwracając uwagi na to, co oni wyją. Po prostu, i pani redaktor, to jest... Ja będę o to błagał wszystkich moich kolegów chyba, ale nie muszę nawet. Dlatego, że ja mam wrażenie, że to jest ta filozofia, którą myśmy przyjęli. To widać w wystąpieniach Tuska, to widać w zdecydowaniu Kosiniaka. I będziemy to widzieli dosłownie każdego dnia. Także dziś wieczorem będziemy już widzieli więcej takich rzeczy, niż widzieliśmy wczoraj. Otóż my musimy robić swoje, a nie wpisywać się w ich scenariusze. Co pani redaktor uważa? Że my teraz mamy biegać i się kłócić z Macierewiczem na tej Kolskiej, tak? Zakładać ich niekaftany bezpieczeństwa. Czego pan sugeruje, że ja tak uważam? Nie, przepraszam, to jest retoryczne pytanie. Rozumiem. Wpisuje się w pani niezwykle, no nie potrafię tak ładnie tego zrobić, ale wpisuje się w pani metodę zadawania pytań retorycznych, czego tu nie rozumiecie. Więc ja w tym duchu... aby tutaj tak pisać się w melodię. No właśnie, to co mamy... Macierewicz mówi, działamy do sierpnia. No to niech sobie działają, tylko nie mają już klocków, tak? No to sobie zbudują własne klocki na bazarze Różyca, mogą pójść i sobie kupić wrak samolotu. Mieli zdać sprzęt i rozliczyć się ze wszystkich rzeczy. Nie wiadomo, czy to zrobili. Pani redaktor, i teraz Kamiński nie robi sobie jaj. Uwaga, mówię prawdę. To jest komisja, która zupełnie poważnie rozważała taki eksperyment i ci faceci za nasze, za pani, moje i państwa tu pieniądze siedzieli w budynku Ministerstwa Obrony Narodowej i rozważali taki oto scenariusz, że do dachu trabanta przyczepią model, przyczepią brzozę i rozpędzą tego trabanta z brzozą na dachu z całej siły, mając uderzyć w skrzydło samolotu tu stojące na
lotnisku. Ja nie mogę tego słuchać, bo no, ja znałam mnóstwo ludzi, którzy zginęli pod Smoleńskim, no, i ja po też prostu rozdziera mnie od środka. A oni o tym rozmawiali na komisji za pieniądze, za te parędziesiąt milionów. Rozmawiali o tym, że do Trabanta chcą przyczepić brzozę i z nią jeździć po lotnisku. No dobrze, to kończąc, to co pani oczekuje, że zadam pytanie retoryczne, że poważni ludzie, minister obrony i premier Rzeczpospolitej, Donald Tusk czy minister obrony i premier Rzeczpospolitej Kosiniak-Kamysz będą dyskutować z gośćmi od Kubłów? Przecież oni słyszeli głosy w Kubле. Przecież to jest oni mówili wyraźnie, że słyszą głosy jakby z Kubła, tak? No to z ludźmi, którzy słyszą głosy z Kubła, niech sobie Kaczyński rozmawia, bo to z nimi, to jest jego nowa elita, to są jego zjednoczona prawica, jego patrioci wielcy i tak dalej. Niech się zamkną, niech se wydrukują kasę w miliony z podobizną tego Glapińskiego, niech se wzajemnie wypłacają nagrody i niech żyją w jakimś mentalnym rezerwacie. No koniec, kropka. Rozumiem, że nie ma pan żadnych wątpliwości dotyczących legalności decyzji pana ministra obrony narodowej żadnych Władysława Kośniaka-Kamysza i uważa pan, że oddanie sprawy przez Macierewicza do prokuratury spełznie na niczym raczej. No panie redaktor, no mamy wolny kraj. Antoni Macierewicz jest obywatelem wolnego kraju. I jako obywatel jest również wybrany do Sejmu, no ma prawo składać zawiadomienia do prokuratury i tak dalej. No ma prawo różne rzeczy robić, bo żyjemy w wolnym kraju. No ma prawo na ulicy Kolskiej czy wszędzie, gdziekolwiek indziej się znajdzie Antoni Macierewicz, może opowiadać. Proszę pani, to jest człowiek, który był ministrem obrony narodowej i wypowiadał poważnie, w randze będąc ministra obrony narodowej, to jest nagrane w telewizji, słowa do jakiejś kobiety, że on się poważnie zajmie sprawą broni elektromagnetycznej, że jest komisja w MSW, w MON-ie do spraw broni elektromagnetycznej. A broń elektromagnetyczna to jest jedna z takich mitów, jak Yeti. Broń elektromagnetyczna to jest, proszę państwa, to są rzekome satelity, które krążą wokół Ziemi i atakują mózgi ludzi. I Antoni Macierewicz poważnie w czasie swoich rządów rozważał, że nad Polską latają satelity i atakują mózgi ludzi. No dobrze, ja wtedy, panie redaktorze, przepraszam, przerwijmy to. No tak, ale on był wtedy ministrem, ja tego nie wymyślam. Wiem, ale to już przejdźmy do działań tego niealternatywnego państwa. Więc teraz nareszcie mamy normalnego ministra obrony narodowej. Bo za nami pierwsze robocze spotkanie rządu, dzisiaj pierwsze to właściwe, no i wiemy, że na tapecie przede wszystkim ustawa budżetowa i ministra Domański, któremu chyba dzisiaj nikt nie zazdrości, jak sądzę. Ale w tym sensie to nikt nie może zazdrościć Polsce i polskiemu budżetowi, polskim obywatelom, tak, polskiej, musi sklecić. I polskiej złotówce po rządach Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Glapińskiego. I dzisiaj miarą odpowiedzialności nowej ekipy jest to, że od początku zabiera się za budżet. Ten budżet i Sejmu, i Senat, i Senat, i Sejm staną na wysokości zadania i Polska dostanie budżet, a każdy z obywateli zrozumie, że jest to budżet krojony w ostatniej chwili, krojony przy tym, że my mamy dostęp do realnego stanu finansów publicznych od zeszłego tygodnia. Pani redaktor, no niespełna tydzień. Niespełna tydzień. Ja też bym prosił absolutnie i nie proszę o taryfę ulgową względem nowej większości. Absolutnie o nią nie proszę, odwrotnie. Proszę, stawiajcie nam poprzeczkę jak najwyżej, bo my musimy też mieć poczucie, że mamy wysoko skakać. Ale też błagam, zrozumcie państwo, że Donald Tusk został realnie premierem parę dni temu, a pierwszym zadaniem, które przed nim stało, i to było zadanie absolutnie kluczowe, a oni robili wszystko, by utrudnić w tym względzie działanie panu premierowi, to było pojechać do Brukseli i załatwić dla Polski ogromne pieniądze, które z winy Prawa i Sprawiedliwości do Polski nie trafiły. I to zadanie Tusk wziął na siebie od samego początku i je wykonał. Pojechał do Brukseli, trzeba było się na tym... No tak, pani redaktor, to były dni. Ja wiem. A to były dni, a przecież oni specjalnie po to powoływali... Że chociaż pan Mateusz Morawiecki twierdzi, że to jest jego zasługa, że te pieniądze zostały odblokowane. Nie wiem, czy pan słyszał, ale już zostawmy pieniądze z KPO, bo to rzeczywiście te in vitro KPO, likwidacja pod Komisji Smoleńskiej, to na kilka dni jest sporo. Ale chciałabym wrócić do tej ustawy budżetowej, bo wiemy, że nieprzyjęcie ustawy budżetowej do końca stycznia oznaczałoby wcześniejsze wybory, więc po prostu większość parlamentarna nowa musi ją przyjąć. Prezydent nie może zawetować. Tylko pytanie, co dalej, bo nikt nie ma wątpliwości, przynajmniej z moich gości, którzy tutaj komentują te sprawy, że Prawo i Sprawiedliwość celowo w tym ostatnich kilku tygodniach, szczególnie tego rządu chwilówkowego, nastawiło sporo pułapek na rząd Tuska. Oczywiście, że tak. I te trupy dopiero teraz z szafy wypadają, bo takiego określenia już używamy od kilku dobrych dni. W związku z tym pytanie,
Co nas czeka w tej ustawie budżetowej? No, pani redaktor, no przecież ja bo już wiemy, że będzie deficyt znacznie większy. Ja jej jeszcze nie widziałem, no ale z całą pewnością, i myślę, że to też będzie nowa jakość, my od początku będziemy w tej sprawie otwarci. Także dlatego, że jest to w naszym interesie. No Polacy, i my musimy wiedzieć, ale też Polacy muszą wiedzieć dokładnie, w jakim stanie bierzemy władzę jako ta koalicja 15 października. Ja bardzo lubię to określenie użyte przez Donalda Tuska, bo ono bardzo fajnie oddaje to, co się stało i fajnie przypomina nam tę datę, to ta koalicja 15 października musi być też od początku bardzo uczciwa względem Polaków. I tak jak mówiłem, nie proszę o taryfę ulgową dla tej koalicji, proszę o wysoko stawianie poprzeczki, ale też chciałbym, żebyśmy wszyscy usiedli i zobaczyli, jaki jest stan finansów naszego państwa. Tylko że Prawo i Sprawiedliwość odbija już piłeczkę, mówiąc, no tak, 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 to można się było spodziewać, bo zawsze, gdzie pojawia się Platforma, tam nagle brakuje pieniędzy. Nie, no ale wie pani, to przecież jakaś bzdura kompletna. No, no pieniądze, które Prawo i Sprawiedliwość od roku 15 w Polsce roztrwaniało, to były pieniądze, jeżeli już mamy się trzymać tej też zresztą nieprawdziwej, bo przecież bardzo upraszczającej frazeologii, no to były zarobione przez Platformę, tak? Bo to oni wzięli tę bogatą Polskę i roztrwonili te pieniądze. Ale to też nie do końca byłoby, bo przecież to też nie Platforma zarobiła te pieniądze, to Polacy zarabiają. To rolą rządu, i tego Jarosław Kaczyński nigdy nie był w stanie zrozumieć. Rolą rządu nie jest zarabianie pieniędzy. Rolą rządu jest umożliwienie Polakom zarabiania pieniędzy. I te rządy, które są w stanie postawić na polską przedsiębiorczość i na tych Polaków, którym się chce pracować, to te rządy odnoszą sukces. I my już widzimy, że to jest rząd, który będzie właśnie na Polskę pracującą stawiał. Bo to nie jest, proszę państwa, przypadek, że słowo praca wraca do oficjalnej frazeologii tego rządu, do nazewnictwa ministerstwa. Prawo i Sprawiedliwość nie lubiło, bo to była partia nierobów, w związku z tym nie lubiła słowa praca. I słowo praca było słowem, którego oni się bali i nie lubili go. My wracamy do słowa praca, bo dobrobyt i bezpieczeństwo, które z dobrobytu płynie, buduje się przez pracę. I to będzie rząd Donalda Tuska, będzie rządem stawiania na polską pracę również. Panie marszałku, a teraz no, trochę o tych obietnicach wyborczych, bo wiemy, że ich sporo zostało złożone przez i Donalda Tuska, i pozostałych koalicyjnych partnerów. Wiemy, że zostało powtarzane bardzo często to hasło, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane. To jest raz. 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% podwyżki dla budżetówki, kwota wolna od podatku, tutaj cisza na razie. I przypuszczam, że w tej ustawie budżetowej ta obietnica nie zostanie spełniona ze względów oczywistych, ale już zostało policzone, że to do 200 miliardów doprowadzi dziurę budżetową. Więc sytuacja jest bardzo trudna. I teraz pytanie, panie marszałku, czy odpowiedzialność nie powinna nakazywać jednak pewnego ograniczenia kwestii wydatkowych, jak chociażby, mamy tutaj świeży sondaż, wprowadzenia progu podatkowego, nie podatkowego, progu dochodowego dla 800+. Ponad 60% Polaków chciałoby takiego progu dochodowego. Polskie Stronnictwo Ludowe i trzecia droga w poprzedniej kadencji Sejmu głosowały przeciwko 800+. My byliśmy tą częścią dzisiejszej koalicji rządowej, która pod koniec ubiegłej kadencji głosowała przeciwko 800+. I powodem, dla którego ja w Senacie głosowałem przeciwko 800+, a moi przyjaciele z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Polski 2050 w Sejmie głosowali przeciwko, było odrzucenie naszej poprawki, która uzależniała waloryzację do 800+ od faktu pracy przynajmniej jednego z rodziców. To znaczy chcieliście dla pracujących, te 800+. I pan uważa, że teraz co, gdyby to od pana zależało, bo gdyby to ode mnie zależało, wprowadziłbym zarówno, jeżeli by to ode mnie, pani mnie pyta o moje osobiste poglądy, a ja mówię zawsze, jak uważam. Otóż mój osobisty pogląd jest taki, że to świadczenie powinno być po pierwsze obarczone kryterium dochodowym, a po drugie powinno być skierowane dokładnie tak, jak to proponowaliśmy w poprawce. Ale to jest mój osobisty pogląd. To znaczy, jeżeli ktoś ma kryterium dochodowe, jak rozumiem, to oznacza, że ma pracę, prawda? No tak, że ma pracę. No tak, to się oczywiście jedno z drugim łączy, słusznie. No dobrze, i nie obawia się pan tego rozbuchanych wydatków, tego budżetu, którego się nie da pospinać? Obawiam się, ale pani redaktor, myślę, że zdajemy też sobie sprawę z konieczności oszczędzania. To znaczy, my też będziemy
będziemy różne wydatki cieli. I dzisiaj widać wyraźnie, że rząd Donalda... No, panie redaktor, przecież ten rząd ma wyraźnie mniej ministrów. Ten rząd ma wyraźnie mniejszą administrację, więc choćby już na tym... Ministrów nie ma mniej. No, ale ministrów konstytucyjnych, ale administracją... No, przecież ja przepraszam, ministrów mam na myśli tego, że tam byle kto... Przepraszam, bo nie chcę nikogo urazić, ale oni każdego nazywali, każdego robili sekretarzem, podsekretarzem stanu i mieliśmy no, na tych... Na przykład mieliśmy pana Ozdoby, który kilkakrotnie był ministrem bez... bez obowiązków. My mieliśmy największy po Białorusi rząd w Europie, w sensie liczebności. No teraz ministrów w sensie konstytucyjnym jest tylu samo, ale chodzi o cały aparat. Ale ja oczywiście, to też jest demagogia, bo wiadomo, że na samej administracji, tym bardziej, że my chcemy i uczciwie chcemy zwiększyć wydatki na sferę budżetową, czyli w tym, nie mówię o politykach, ale w tym na administrację rządową, administrację publiczną. Dobrze, to gdzie tych cięć szukać? Panie redaktor, ja myślę, że to będzie tydzień, w którym my także będziemy coraz więcej szczegółów znali. Czyli czekamy po prostu na to, czekamy, no, ale minister Domański, nie, ale ja absolutnie... Bo to bym dzisiaj był bardzo nieodpowiedzialny, oczywiste. Gdybym mówił cokolwiek Jasne. Innego, tym bardziej, że siłą rzeczy moja wiedza jest mniejsza, nieporównanie mniejsza niż obecnego ministra finansów, bo on przynajmniej od kilku dni już wie, czy przynajmniej stara się poznać stan polskiego budżetu. Nie chciałabym być na jego miejscu po raz kolejny, powtarzam. Panie marszałku, jak potężne awantura szykuje nam się, jeżeli chodzi o te propozycje ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w kontekście uchwały dotyczącej stwierdzenia nieważności wyboru 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Panie redaktor, ja mówiłem, my musimy grać swoją grę. To oni się muszą przejmować teraz, jak się ustosunkowywać do naszych działań, a nie my się zastanawiać, co my zrobimy. Bo my mówimy, co zrobimy. I dokładnie pan, ja jestem strasznie... przekonany i z ręką na sercu do kamery numer 4 jest pan w stanie powiedzieć naszym widzom, że wszystko, co będziecie robić, będzie zgodne z prawem, z konstytucją i z praworządnością. Pani redaktor, ja mogę powiedzieć tak. Ja poznałem pana Adama Bodnara jeszcze zanim został Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Mogę powiedzieć, że pewną rolę odegrałem wtedy w tym, że był kandydatem Platformy i wtedy ówczesnej koalicji rządowej na to stanowisko. I później każdego miesiąca przekonywałem się, że bardzo dobrze zrobiłem, aktywnie działając na rzecz tego, żeby Adam Bodnar był Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Mm-hmm. Poznałem go w tej roli. Poznałem go teraz krótko też jako senatora, z czego jestem bardzo szczęśliwy. I mogę pani powiedzieć, że ja znam niewielu ludzi w Polsce, którym jestem w stanie tak dalece zaufać w dziedzinie praworządności, jak obecnemu ministrowi sprawiedliwości. Ja myślę, że jest to człowiek, który ma, bym powiedział, tak głęboko wbudowane w swoje polityczne i publiczne DNA szacunek dla prawa, szacunek dla konstytucji, szacunek dla praworządności i szacunek dla praw człowieka, że to jest, jak sądzę, dzisiaj kandydat, który daje nam wszystkim moralny komfort tego, że po czasach bardzo złych do tego resortu wkroczył człowiek kierujący się tymi pryncypiami, o które musi chodzić w demokratycznym i wolnym państwie. Dlatego jestem absolutnie spokojny co do tego, że Adam Bodnar będzie zdeterminowany. Jestem absolutnie spokojny co do tego, że Adam Bodnar będzie praworządny i jestem absolutnie przekonany o tym, że on odniesie w tym sukces, bo to będzie nasz wspólny sukces. Inna rzecz, a to już będzie moja złośliwość, że trudno mieć postawioną poprzeczkę niżej, niż zostawać ministrem sprawiedliwości po człowieku, o którym własny premier mówił, że był najgorszym, czy tam zostawił Ministerstwo Sprawiedliwości w ruinie. Tak? Takie słowa były. A propos Zbigniewa Ziobry. No, wiemy, że mamy bardzo niepokojące doniesienia na temat stanu jego zdrowia. Wiemy, że w związku z tym wycofuje się na czas nieokreślony bliżej z życia publicznego, co oznacza bez wątpienia kłopoty dla suwerennej Polski. Wspomniał pan na początku naszego spotkania o tej wiekopomnej chwili powrotu Adama Bielana i Łukasza Mejzy do PiS-u. Jaka przyszłość czeka pana zdaniem PiS i Zjednoczoną Prawicę w obecnej sytuacji, zważywszy na to, że no, zdaje się, Jarosław Kaczyński nie wyciągnął wielu wniosków po tej porażce, czy po tym poniesionym zwycięstwie 15 października? Redaktor, z prostego powodu, ponieważ Jarosław Kaczyński nie może kogoś rozliczać za porażkę, której jego zdaniem nie było.
prawda? Prawo i Sprawiedliwość zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wygrało wybory. No pytanie w związku z tym, i tutaj docieramy do tego interesującego momentu, w którym rzeczywistość zaczyna się rozjeżdżać w sposób bardzo spektakularny z tym, co mówi Jarosław Kaczyński. I ona się dzisiaj rozjechała dla tych wszystkich ludzi, którzy przestali być ministrami, bo oni słyszą na posiedzeniach władz Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko jest super. Co więcej, oni widzą, że człowiek odpowiedzialny za, że ludzie odpowiedzialni za kampanię wyborczą, za całą strategię polityczną wokół prezesa Kaczyńskiego są dziś nagradzani. No bo przecież odnieśli sukces, tak? Ta strategia PiS-u, która była strategią ostatniego roku, ich zdaniem przyniosła sukces. Pan Joachim gdzieś zapadł się pod ziemię. Ale Joachim Brudziński zdaje się tak, jakby no rzeczywiście nie aspiruje tutaj do orderów, ale inni najwyraźniej tak. I panie redaktor, no to jakby jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość na pewno czeka przyszłość taka, że będą odnosić kolejne sukcesy w ramach tej strategii, którą przyjęli, bo to jest strategia sukcesu. I oni tak uważają, w związku z czym ja im życzę tych sukcesów. Dobrze. Tam będzie Bielan, Mejza, Kaczyński, będą prowadzili tę partię na pewno. I ja to mówię, proszę, nagrajcie mnie od sukcesu takiego jak w 18 października do kolejnych sukcesów. Ale ponieważ jednak ku mojemu zdziwieniu w Prawo i Sprawiedliwość okazuje się w ostatniej chwili, nie jest jednak tak jak ja przypuszczałem, gronem zupełnie pokornych owieczek dających się prowadzić cwaniakom na rzeź, to zaczynamy już widzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości pojawia się refleksja dotycząca tego, czy aby na pewno najbardziej historycznym wydarzeniem w dziejach tej partii w ciągu ostatnich lat jest w istocie zjednoczenie z Partią Republikańską. Są tacy pisowcy, którzy mają w tej sprawie wątpliwości, proszę państwa. Panie marszałku, tak. O przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, że za chwilę będę rozmawiała z panem profesorem Flisem, więc jeśli pan pozwoli, to króciutko na koniec dwa wątki. Wątek dotyczący TVP. O. Pamięta pan, jak w kampanii wyborczej mówiono, że 24 godziny po sprawa TVP będzie załatwiona? Jakoś nie jest. Dlaczego pana zdaniem? Ale ja nie mówiłem nigdy, że będzie 24 godziny. Ale to godziny. Przecież mówił... Ale ja mówiłem, że, ja mówiłem, na, mówiłem że, są na, że są plany i one są. I że są dwa warianty jakby i dalej można tak powiedzieć. I ja bym powiedział, proszę państwa, spokojnie. To znaczy naprawdę myśmy przejęli władzę. Błagam, kochani. Przejęliśmy władzę 14 grudnia realnie zaczął... Panie marszałku, muszę przerwać, przepraszam. Mamy najnowszy wpis Donalda Tuska, który zaczyna się w sposób następujący. No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu. To na dobry początek dnia, długiego dnia. Mówiłem pani, że... Ale czyż ja nie zacząłem naszego wywiadu od tego, że my jeszcze dzisiaj wieczorem będziemy mieli kolejne wiadomości. Przecież ja to powiedziałem paręnaście minut temu, że dzisiaj jeszcze dowiemy się o kolejnych wiadomościach. Dokładnie to powiedziałem, które utwierdzą państwa w przekonaniu, że jesteśmy zdeterminowani w robieniu, że tak powiem, realizowaniu naszych obietnic. Programów wyborczych i obietnic. Dobrze, a wracając do TVP? Wracając do TVP, dokładnie tak jak przed chwilą powiedział Donald Tusk. Wszystko w swoim czasie, tak? Wszystko w swoim czasie. To znaczy naprawdę ja, jeżeli... Ale kochani, zwróćcie uwagę, że oni nie są w TVP jakoś tak, nie świętują. Oni dzisiaj zaczęli bronić wolności słowa, udawać, że są dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. No więc oni w dalszym ciągu jednak spodziewają się, że ich kariera na tych antenach dobiega końca i chyba dobrze się spodziewają. Takie mam wrażenie. I sprawa ostatnia. 25% skazań Rafał Trzaskowski, niespełna 12% Szymon Hołownia, pan Mateusz Morawiecki niespełna 11%. To są wskazania w sondażu Polaków w sprawie najlepszych kandydatów na prezydenta. Zaskoczony pan jest? Bo wydawało się, że Hołownia będzie odrabiał te straty do Trzaskowskiego na fali tej popularności. Nie, ale pani redaktor, jestem ciekaw, jak wygląda, bo ten sondaż oznacza Trzaskowski-Hołownia w drugiej turze. I jestem ciekaw, jak wygląda wynik w drugiej turze. Nie, no w drugiej turze, przynajmniej, ja bym bardzo chciał, żeby Polacy mieli taki wybór w drugiej turze. Naprawdę, proszę państwa, jeżeli wybór, mówię to jako absolutny, i to przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, zwolennik Szymona Hołownia.
Hołowni, ale jeżeli Polacy, jeżeli polska demokracja będzie w stanie dać Polakom taki wybór w drugiej turze, jak wybór między świetnym Rafałem Trzaskowskim i świetnym Szymonem Hołownią, to jestem przekonany, że to będzie dobry dzień dla polskiej demokracji, bo każdy z tych wyborów będzie dobry. I jestem ciekaw, jak takie wybory się potoczą. I to była rozmowa na początek długiego, jak to określił Donald Tusk, dnia. Panie marszałku, ogromnie dziękuję, jak dziękuję zwykle. Dziękuję bardzo. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, trzecia droga państwa gościem, a u państwa już za chwilę pan profesor Jarosław Flis. Państwo tutaj piszą, że Donald Tusk odpalił wrotki. No więc o tym odpaleniu wrotek właśnie między innymi mówić będziemy. Zapraszam.